kursy językowe, przedmaturalne i korepetycje. W Centrum Edukacyjnym Uniwersum oferujemy zajęcia indywidualnie i w grupach. Uczymy wszystkich przedmiotów maturalnych. Uniwersum. Wejdź na edunysa.pl. Pogłoski o osobie kandydatki na stanowisko prezesa AKFY potwierdziły się. Nowym szefem spółki została Edyta Pejkert z wykształcenia nauczyciel nauczania początkowego. Pejkert ma za sobą karierę samorządową na stanowisku sekretarza gminy Pakosławice. Burmistrz uważa, że te kwalifikacje pozwolą na zarządzanie spółką techniczną. Jednak nowa prezes nie będzie tego robić samodzielnie. Poprzedni szef Zdzisław Konik został przesunięty na stanowisko wiceprezesa po to, by zapewnić szkolenie dla Edyty Pejkert, która nie ma żadnej wiedzy technicznej. Pani Edyta Pejkert jest przygotowana do zarządzania ludźmi i przez wiele lat zarządzała różnymi strukturami. Skończyła studia podyplomowe, kształcenie wyższe, skończyła studia podyplomowe, zarządzanie, lider samorządności, przepraszam. Kierowała między innymi dużym wydziałem prawnym organizacyjnym Szpitalu w Brzegu, była sekretarzem gminy w Pakosławicach. Edyta Pejkert była wcześniej kandydatką na szefową Nyskiego Domu Kultury. W konkursie startowała jednak bez sukcesów. Tym razem burmistrz zrezygnował z organizowania konkursu. Praktyka pokazała, że konkursy nie do końca się sprawdzają. Mieliśmy tego przykład przy MZK, bo tam mieliśmy problem po konkursie. Tu Kordian Kolbiarz przyznaje się do złej decyzji personalnej wobec odwołanego prezesa MZK. Podobnie było z dyrektor OPS Danielą Dybek. Czy lekarstwem na nieudane nominacje ma być brak konkursu? Przecież niezależnie od formy przeprowadzonej rekrutacji, o wyborze kandydata i tak decyduje burmistrz. Zatem czy te argumenty przekonują? W sytuacji, kiedy jest osoba, która moim zdaniem spełnia te wymogi zarządzania ludźmi przede wszystkim, to nie widzę przeszkód, żeby nie skorzystać z tej szybszej ścieżki, czyli powołać prezesa bez konkursu. Fakty są takie, że odstąpienie od organizacji konkursu zawęża dostęp do stanowiska osobom spoza politycznego kręgu. Uniemożliwia także opinii publicznej ocenę kompetencji konkurentów do objęcia fotela prezesa. Burmistrz jednak odpiera spekulacje o politycznych motywach nominacji. Ja nie wiem, kto jest czyim człowiekiem. Za nominację pani Pejkert odpowiadam tylko ja, bo to jest moje uprawnienie, moja kompetencja i z tego będę rozliczony. Nieoficjalnie mówi się jednak, że nominacja Edyty Pejkert jest ukłonem wobec wiceministra Patryka Jakiego, na którego wsparcie liczy Kordian Kolbiarz. Patryk Jaki nie potrzebuje ukłonu z mojej strony, na pewno. To jest na tyle wybitny polityk, jestem pewien, że nie potrzebuje ani mojego wsparcia, ani mojej pomocy. To wprost przeciwnie. To ja często jestem pana Patryka Jakiego, pana ministra i jego proszę o wsparcie różnych pomysłów, tutaj centrum mandatowe, czy wsparcie finansowe budowy hali. To Patryk Jaki pomaga nam, a nie Patrykowi Jakiemu. On nie potrzebuje naszej pomocy, proszę mi wierzyć. Jeżeli Edyta Pejkert rzeczywiście byłaby człowiekiem Patryka Jakiego, to jedyną rzeczą, jaką burmistrz może ofiarować wiceministrowi, to stanowiska w gminnych spółkach. Wydaje mi się, że to jest ważna sprawa. To jest spółka strategiczna z punktu widzenia naszej gminy, przez to, w czym się zajmuje. I też nie wierzę w to, że pan prezes pani przez tyle lat kierowania tą spółką, a praktycznie tworzył ją od podstaw, no nie wychował sobie godnych następców, fachowców, ludzi, którzy po prostu znają tą firmę równie dobrze jak on. I chciałbym poznać kompetencje osoby, którą pan foruje na stanowisko prezesa. Z tego co wiem, technicznych kompetencji nie ma żadnych. A jest kolejnym dowodem na to, że wspiera pan kolegów, swoich kolegów, którzy szukają miejsc zatrudnienia, ale gmina Nysa to jest dobrosze wspólne, a nie kolegów pana burmistrza. Chciałem przypomnieć tylko, że ostatnim prezesem ZUP-u w Nysie też była pani z nadania pewnej ważnej osoby. I wie pan, jakie ona miała wykształcenie, kilka wykształcenia? Przedszkolanka. Dziękuję bardzo. Według mnie kompetencje pani wystarczą, że prowadzi w sposób dobry spółkę AKFA. Mam takie kompetencje, mam takie uprawnienia. Jeżeli się mylę, mieszkańcy to ocenią za półtora roku i to jest jedyny osąd, któremu się poddaję. Nie udało nam się porozmawiać z nową prezes po nominacji. Obiecała nam jednak, że odezwie się w przyszłym tygodniu. Nagranie rozmowy telefonicznej pochodzi z dnia poprzedzającego wybór na stanowisko. Dziś wiemy, że wtedy najprawdopodobniej wszystko już było jasne, ponieważ spekulacje o tym nazwisku krążyły od wielu tygodni. Ja chciałam powiedzieć, że jeszcze troszeczkę za wcześnie na tego typu pytania, ale myślę, że
Za wszystko będzie na pewno w najbliższym czasie wiadomo. No dzień dzisiejszy jeszcze nic nie jest wiadome i nic nie jest pewne i jeszcze nic mi o tym nie wiadomo. A czy byłaby Pani otwarta na taką propozycję? Czy byłabym otwarta na taką propozycję? Na pewno byłabym otwarta, ale tak jak mówię, na razie za wcześnie, a poza tym mam na pewno taką prośbę, ze względu na to, że jestem w aucie i muszę za chwileczkę wyjść z tego auta, to niestety nie będę mogła rozmawiać. Ja tylko mam jedno krótkie pytanie w takim razie i kończę. Czy pani ma jakieś wykształcenie inżynieryjne? Nie, proszę pana. A jeśli można zapytać, to jakie? Oj, przepraszam, muszę kończyć. Niestety nie mam. Czy to jest nauczanie początkowe, bo tak słyszałem, chciałbym to zweryfikować. Proszę pana, mam również skończone studia podyplomowe, ale myślę, że to jest tak chyba w jakiej dziedzinie? Porozmawiam przy okazji. Dziękuję ślicznie, do widzenia. W jakiej dziedzinie? To krótka odpowiedź. Kolejne pytania dotyczą dodatkowych kosztów spółki. Pejkert nie będzie kierować spółką sama. Burmistrz uznał, że potrzebuje wsparcia dotychczasowego prezesa Zdzisława Konika, któremu dano fotel wiceprezesa, by mogła się wdrożyć do kierowania przedsiębiorstwem. Chcielibyśmy bardzo, ja o tym mówiłem z prezesem Konikiem, aby pomógł nowej osobie, pomógł się wdrożyć, pomógł podtrzymać to dobre tempo, dobry wizerunek spółki, bo warto to zrobić. Jako w przypadku Akwy to jest spółka moim zdaniem wyjątkowa. Świetnie zarządzana przez te lata i chwilę czoła przed panem prezesem kapitalnie rządził spółką i chciałbym, żeby ten poziom nie był obniżony. Niespotykany w innych spółkach gminnych zabieg będzie kosztował Akwę dodatkowo 150 tysięcy w skali roku. Być może tylko do jesieni, ale burmistrz nie określił okresu szkolenia nowej prezes, ani jak spółka sfinansuje dodatkowe koszty. Burmistrz podkreśla, że Akwa jest w znakomitej kondycji. Powtórzę, Akwa to jest świetnie prosperująca maszyna, świetnie naoliwiona. Tam nie trzeba dyrygenta, fachowca. To chodzi tylko o to, żeby te ogniwa ciągle podtrzymać na takim poziomie, na jakim są. Czy to oznacza, że trudno w niej coś zepsuć? Jak na razie nominacje na kierownicze stanowiska w gminie w połowie przypadków rozminęły się z oczekiwaniami burmistrza. Jak będzie w tym przypadku, czas pokaże. Wytwórnia płytowa M-Codes Records z Nysy prezentuje. Już 22 kwietnia w klubie Hades w Nysie wystąpi polska legenda muzyki Progressive House, Cezar Kane. Ponadto podczas wieczoru wystąpią Pablo Rowe, Blondie, perkusista zespołu Roberta Chojnackiego, Jay Marcus. Na imprezę zapraszają Manufaktura Marcela Wadowska, Hotel Nuovo Frontier, Alibaba. 22 kwietnia, sobota, Hades Club. Bądź z nami i poznaj, co grają najlepsze kluby na świecie.